Unboxing to jest jedna z dziwniejszych form obecnych na YouTubie, której ja nie jestem do końca zwolennikiem. Z jednym pewnym małym wyjątkiem. Jeżeli dostajesz paczkę, która jest ciekawie zapakowana i wymaga rozpakowania jej pewnego od ciebie wysiłku, to jestem za. I właśnie tak było z browarem dwóch braci, który przysłał mi piwa zapakowane w skrzynkę wojskową, przykręcone śrubami. Myślałem, że wstrzelili się na wyżyny kreatywności, ale jak się okazuje, chyba browar Jana ich nieco przebił. Tak mi się wydaje, bo ten zestaw, który widzicie przeze mnie, otrzymałem dzisiaj właśnie prosto z browaru Jana. Cóż ten zestaw zawiera? Otóż mamy brzeszczot z zabezpieczeniem, parę rękawiczek robotniczych i taką piękną metalową kapsułę zaspawaną w kilku miejscach oraz instrukcję. Więc zobaczmy, cóż takiego browar Jana do nas, do mnie konkretnie napisał. Instrukcja otwarcia pocisku. Weź brzeszczot do ręki, prawa w przypadku jeśli jesteś praworęczny. 2. Weź opakowanie typu pocisk do drugiej ręki, lewa, w przypadku jeśli jesteś praworęczny. 3. Zacznij piłować na styku elementów stalowych opakowania. 4. Kiedy dostaniesz się do środka, usuń nadmiar trocin metodą wydobywania palcem. 5. Wyciągnij delikatnie butelkę z podejrzaną zawartością. 6. Zdejmij zamknięcie koronkowe z butelki. 7. Pij piwo, będziesz wielki. Generalnie ja pierdzielę. No ale cóż, nie byłbym sobą, gdybym jednak nie spróbował tego otworzyć z wami, no bo tak jak mówię, kreatywność tego rozwiązania jest dla mnie mistrzowska. Więc co, zobaczymy, ile czasu mi to zajmie, jak to będzie wyglądało i na te potrzeby mam tutaj przygotowany stoper. Przy okazji testuję ostrzenie aparatu, które ponoć w tym modelu nie jest jakieś super, ale trudno. I co? Ja puszczam start, wy to pewnie zobaczycie na przyspieszonym ujęciu, ale zobaczymy, ile mi to czasu zajmie, łącznie z założeniem rękawiczek i co w ogóle jest w środku, bo właśnie, to mnie zastanawia, czy gra będzie warta świeczki, mam nadzieję, że tak, aczkolwiek niezłym joke'iem byłoby, gdyby jednak w tym pocisku znalazło się byle co. Ale to byłby dobry joke ze strony browaru Jana. Tymczasem czas start. O, może jeszcze jedną rzecz zrobię, nim odpalę. Piłowanie to jednak użyję tej instrukcji jako podkładka, żeby sobie blatu nie zniszczyć. To co, jedziemy z koksem. Generalnie nie jest to takie proste, bo ucieka. No nie jest łatwo, ale jakoś idzie. Na rany Chrystusa, naprawdę ten, kto to wymyślił, powinien męczyć się w piekle. Sylwia, ciekawe, czy to ty? Dobra, jedno chyba poszło. Są jeszcze trzy. Masakra. Naprawdę masakra. Dobra, chyba poszło. No pięknie. Jednak sobie blat porysowałem, więc muszę zorganizować jakąś ochronę jednak na ten blat, bo będzie ramek, będzie tak to trzeba przeszlifować, więc zatrzymuję zegar. Zaraz do was wracam. Z blatem na szczęście nie jest bardzo źle, ale jednak znalazłem jakiś stary ręcznik. Będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. I co? Wznawiamy piłowanie. Mamy 8 minut. Wstępnie 2 spawy już poszły. Przepraszam, 3. Został jeszcze jeden.
Poszło. Jedenaście minut. 11 sekund. Ale się udało. Dobrze, brzeszot już nam nie będzie potrzebny. Faktycznie jest w środku piwo. Aha, jeszcze oni kazali to wydobywać. Dobrze, że jednak ten stary ręcznik tu wziąłem, bo mam wrażenie, że może się przydać. Skubańcy upchali tutaj naprawdę trociny na siłę. No nie da się tego tak, wiecie, hop-siup wyciągnąć. Może jednak jeszcze ten brzeszczot się przyda. Duży plus browarze Jana za to, że nie przysłaliście pająków tam, jak mógł brać. Tak myślałem. Tak myślałem, że jest to zrobienie nas w konia. Fist IPA, czyli Fermented in Steel Tank IPA, czyli joke browaru Jana, jeżeli chodzi o nazwę, i joke, jeżeli chodzi o opakowanie. Szanuję bardzo dowcip, a szanuję dowcip nawet bardziej z tego względu, że poza tym opakowaniem typu pocisk, browar Jana przysłał też kilka innych piw w butelkach i również luzem w przesyłce. Były jeszcze dwa, znaczy w sensie to i jeszcze jedno. Imperialna pszenica, Fruit Sour Ale Blackberry i Black Imperial Belgian IPA, czyli wcześniej nazywało się to Black Mathis, z tego co kojarzę. Więc browarze Jana, bardzo dobry dowcip. Powiem szczerze, fajna siłownia, kupę frajdy miałem w sumie z otwieraniem tego. Aczkolwiek musicie się teraz naprawdę solidnie zrewanżować i mam nadzieję, że to uczynicie. A tymczasem wasze zdrowie i do zobaczenia w następnych filmach.